Marcin, co to się dzieje, nie? Można się nieco zdenerwować, no ale cóż, no takie jest wędkarstwo, takie jest karpiarstwo. Takie są przygody wędkarskie. Że zawsze dzieje się nie tak, jak człowiek sobie zaplanuje i nie tak, jak człowiek by chciał. Aczkolwiek jest wesoło, jest miło, nie? No powiem wam, że gdybym zrobił mniejsze zestawy, to tych leszczy bym bardzo dużo nałapał w nocy. Bo za każdym razem mówię, jak nie jedna wędka, to druga wędka, cały czas coś się działo, nie? Mówię, wczoraj zafutrowałem jeszcze wieczorem przed zmrokiem te swoje miejsca i no i tak cały czas mówię, no o północy się tak mniej więcej zaczęło, tak od północy do teraz, a mamy godzinę w 7:30 rano, od północy do teraz cały czas mówię, co jakieś parę minut, co jakieś pół godziny, co chwilę któraś z wędek właśnie w ten sposób tańczy, nie? No dobra, idziemy dalej kawkę robić. A resztę będziemy nagrywać, jak może przyjdzie karp, to wtedy nagramy, ok? Posłuchajcie, niestety muszę zdjąć tą wędkę, bo tak się dzieje cały czas. Boję się, że ten leszcz się złapał. Więc sprawdzimy, co tam się dzieje. No niestety obawiam się, że siedzi ten leszczyk. Tak mi się wydaje, tak coś czuję, że te 3 kg na końcu wędki będzie. Jest przy brzegu, tak już nie powinno być większych problemów. Aczkolwiek jeszcze próbuję chodzić. Pewnie, że pan leszcz. Jakżeż byłoby inaczej. Podbierzemy go ładnie pod wierakiem, żeby nie było. Tego człowiek męczy, dręczy. Dobrze, już go mamy, zaraz wam go pokażę, co nam się tu złapało. Proszę bardzo, moi mili, takie leszczyki tutaj u nas są, występują w dość dużej populacji i właśnie takie dość duże, dość ładne, dorodne, także u nas tak to jest z leszczami.
Dobra, ten leszczyk wrócił od razu do wody. Nie potrzebujemy dzisiaj takich rybek. Czekamy na lepsze, najładniejsze, na mądrzejsze. Może się uda. A póki co muszę wędkę naprawić. Uzbroić na nowo. Troszkę się przyplątało. O, on mi dwie wędki zebrał. No to troszkę mocniej się przypląta. Dobra, wędki uzbrojone. Teraz mogę zarzucać. Muszę sobie niestety dwie wędeczki na nowo zarzucić. Ale myślę, że to nie jest problem. Problem jest tam, gdzie bym chciał. Jedna wędeczka zarzucona, ale dokładnie tam, gdzie bym chciał. A druga, no dobra, na spokojnie. Wędki zarzucone, co nieco mogliście zobaczyć na tym filmiku, ale myślę, że niestety nie jest to dobrej jakości. Nogi muszę schować pod kocyk. Myślę, że nie jest to dobrej jakości, ale to z racji tego, że mam taki sprzęt, jaki mam. Niestety bawię się od wczoraj wielkie nagrywanie filmowe, więc nie do końca mam zainwestowane w jakiś tam mądry sprzęt, ale z czasem może jak będzie więcej tych filmików, będzie więcej takich możliwości nagrywania, to myślę, że z czasem jakiś sprzęt mądrzejszy się trafi. Słuchajcie, w każdym razie chciałbym Was przeprosić za w ogóle za jakość nagrywania, że ucinam sobie głowę, pokazuję tam tyłek w tym kadrze, że ten głos jest nie taki do końca, bo jeszcze nie bardzo wiem, jak to rozpracować. No niestety, jak się ruszam gdzieś tam przy wędkach, a nie ukrywam, nie mam statywu nawet dzisiaj, więc gdzieś tam postawiłem sobie to na pieńku jakimś tą kamerkę moją i nie wyszło to tak, jakbym chciał. No dźwięk, jeszcze nie wiem, jak ten dźwięk rozwiązać, żebyście go fajnie słyszeli, bo nie do końca tak to wygląda, jak powinno, ale myślę, że nie ma tragedii, nie ma źle. To ma być tylko relacja z mojej zasiadki, z mojej weekendowej zasiadki na karpie. Mam nadzieję, że do końca relacji jakiś jeden karp chociaż się pokaże. Chciałbym tak to jakoś zakończyć ładnie, żeby było, że też łowię jakieś ryby, prawda? Bo nie chodzi o to, żeby jechać na ryby i nic nie złapać, no. Nie tak to wygląda. W każdym razie, jak to jest z tymi moimi wędkowaniami, albo z tym moim wędkowaniem. No, na dzisiejszą zasiadkę, jak zwykle, na tej wodzie tutaj mam zarzucone dwie wędki na kukurydzę, trzecią wędkę na kuleczki proteinowe, na pop-upy tak zwane. Z reguły robię bałwanki, jedna zwykła kulka plus pop-up. Dlaczego tak to robię? Dlatego, że w głównej mierze tutaj karpie biorą na kukurydzę. Biorą tutaj na tą kukurydzę tygrysią, tak zwany tigernus u nas tutaj się to tak nazywa, i biorą na kukurydzę zwykłą. Żeby było śmieszniej, bardzo często biorą na kukurydzę puszkową. To jest dziwne, no ale jest to z racji tego, że bardzo dużo ludzi tym karmi tutaj i ta ryba jest tak nauczona takiego żeru. Jeśli chodzi o pop-upy, jeśli chodzi o kulki proteinowe, po pierwsze, kulki proteinowe są teoretycznie zabronione tutaj, nie wolno tym tutaj karmić. Pop-upy u nas są nieuważane jako kulki proteinowe. Tutaj pop-up to jest pop-up, to nie jest proteinowa kulka. Dlaczego? Dlatego, że kulka proteinowa zostaje na dnie, a pop-up wypływa do góry. No i tak to właśnie tutaj wygląda. Pop-upem się nie da zafutrować, choćby człowiek chciał podkarmić, nie ma szans, nie? Problem u nas jest tutaj z leszczem. Tutaj jest problem taki, że jest bardzo dużo dużego leszcza, a bardzo mało małych leszczy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, nie wiem, gdzie te małe leszcze są, na pewno gdzieś są, prawda? Bo jak jest duży, to i mały tym bardziej musi być. Ale no niestety łapie się głównie duże leszcze. No niestety, no teoretycznie fajnie, bo po co ja mam złapać takiego leszcza 20 cm, jak mogę złapać leszcza 50, 60, 70 nawet, tak? I taki leszcz ma od 3 do 5 kg tutaj w tych wodach.
Także to już jest, może nie jest rewelacja, tak? No bo nie na takie ryby bym chciał przyjechać, ale już jest fajnie. No czasem jak przyjadę sobie tutaj często na spławiki, tutaj przyjeżdżamy z kolegą i taką relację też Wam tutaj zdamy na pewno. Jeśli chodzi o wędkowanie spławikowe, no to jak jest dobry wieczór, to 30-40 takich dużych leszy idzie wyciągnąć bez problemu w ciągu jednego wieczora, nie? Czy to nie ma zabawy? Pewnie, że jest zabawa, no bo gdzie takie ryby, tyle takich ryb połapie? No u nas tak samo jak i u Was w Polsce jest duży problem z wędkowaniem, tutaj jest tutaj duży problem z rybostanem przede wszystkim. Mamy na wielu wodach duży problem z rybami inwazyjnymi, to jest taka ryba, my ją tutaj nazywamy grundel. Jest to ryba, która przyszła do nas z Dunaju, ona gdzieś z tamtych stron jest i jest to ryba z rodziny babki byczej. Niestety występuje u nas 5 gatunków tych ryb inwazyjnych. Czy one się mieszają, czy co, nie mam pojęcia, bo normalnie oficjalnie w informacjach podane jest, że są 3 gatunki inwazyjne. A z naszych obserwacji wędkarskich wynika z tego, że jest 5, bo jest 5 różnych ryb. Więc prawdopodobnie mogły z tych 3 gatunków mogły się gdzieś tam pomieszać albo coś, nie wiem. W każdym bądź razie, tak jak w Polsce człowieka denerwują jazgarze i tak dalej, to powiem Wam szczerze, że to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje tutaj właśnie z tymi rybami z rodziny babki byczej. Ja to na pewno będę chciał Wam pokazać, bo to jest katastrofa tutaj, to jest tragedia to, co się dzieje, bo ja już te ryby złapałem na wszystko. Te ryby złapałem na trupka, te ryby złapałem na malutkiego żywca, te ryby złapałem na małą rybkę, którą miałem rzuconą na węgorza. Te ryby złapałem na kukurydzę, na cokolwiek po prostu się wrzuci, to tą rybę się złapie. A nawet w zeszłym roku miałem jedną sytuację, że ta ryba jest malutka, ona jest może do 25 cm długości tylko. W niektórych rzekach, w niektórych miejscach jest większa i grubsza, w innych miejscach jest mniejsza. I byliśmy na kanale u nas, na sandacza sobie poszedłem i zarzuciłem sobie trupka, uzbroiłem go w kotwiczkę. No i nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, ja trupka wyciągam, sprawdzić czy tam, bo graby u nas występują tak samo w dużych ilościach. I chciałem sobie wyciągnąć tą rybkę, żeby sprawdzić, czy te kraby go nie obżerają, tej rybki. Co się okazuje? Okazuje się, że na kotwicę został nabity właśnie ten grundel. No, także tak też bywa, że one po prostu nawet na takie coś idą. Gdzieś tam się wżerał w brzuch tej mojej martwej rybki i się nadział, mówię, na kotwicę i się po prostu zahaczył. No, także mówię, tą rybę na wszystko idzie złapać. Problematyczna, uwierzcie. No, a tak co do dzisiejszego wędkowania.